Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W najbliższy weekend oczy fanów wszechstylowej walki wręcz będą zwrócone ku Łodzi, gdzie w sobotę odbędzie się gala KSW 64. Ponownie na trybunach zasiądą widzowie i patrząc na tempo sprzedaży biletów, można dojść do wniosku, że Atlas Arena będzie prawie w całości wypełniona. Karta walk standardowo składa się z 9 pojedynków, z czego jeden to starcie mistrzowskie na dystansie 5-rundowym. W walce wieczoru Sebastian Przybysz będzie bronił swojego pasa naprzeciwko Bruno dos Santosa, a w co-main evencie Mariusz Pudzianowski podejmie senegalskiego bombardiera. Oprócz tego w sobotę zobaczymy również m.in. walki Pejcia z Rutkowskim, Kaczmarczyka z Ruchałom czy Pietrzaka z Musajewem, więc emocje gwarantowane. W dzisiejszym materiale wytypujemy sobie wszystkie pojedynki odbywającej się w sobotę gali KSW 64. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Sobotnią galę otworzy pojedynek dwóch debiutantów w kategorii półciężkiej, którego bohaterami będą Adam Tomasik oraz Umar Sy. Zawodnik pochodzący z Krosna jak do tej pory nie zaznał jeszcze zawodowej porażki, odnosząc 5 zwycięstw i jakby tego było mało, za każdym razem kończył swoich oponentów. Co prawda jego rywale nie byli z najwyższej półki, ponieważ tylko dwóch z nich podchodziło do walki z Tomasikiem z dodatnim rekordem. Mimo wszystko radził sobie z nimi jak należy, czyli szybko z nimi wygrywał, natomiast i tak jego prawdziwy potencjał powinniśmy poznać dopiero sobotniego wieczoru w Łodzi. Adam Tomasik to zawodnik, który nie lubi spędzać dużo czasu w klatce i od początku pierwszej rundy jest zaprogramowany, aby znokautować lub poddać swojego rywala. Nie czeka na odpowiedni moment, tylko po prostu idzie na żywioł i atakuje swoich rywali mocnymi ciosami i kopnięciami, niejednokrotnie uciekając się w ekwilibrystykę w postaci chociażby latających kolan. Dysponuje petardą w łapie i widać, że po prostu jest silny, natomiast czeka go jeszcze sporo pracy, bo jest dosyć długa lista błędów, które popełnia w klatce. Po pierwsze często wpada bez ciosów, po drugie szarżuje z ciosami bez gardy i po trzecie wygląda na to, że ma dosyć słabą kondycję. Mimo wszystko jest dopiero na początku swojej drogi w MMA, więc jeżeli poprawi te aspekty, to w przyszłości może być naprawdę mocnym graczem na polskiej scenie. Po drugiej stronie klatki stanie Umar Sy. Zawodnik pochodzący z Francji, podobnie jak Tomasik, jest niepokonany na zawodowej arenie i również kończył przed czasem każdego swojego rywala. Rzecz w tym, że aż trzech oponentów, z którymi się mierzył, było debiutantami, a jeden zawodnik miał zaledwie rekord 1-0. Ewidentnie nie miał jeszcze prawdziwego testu swoich umiejętności, natomiast wiele osób mówi, że to nieoszlifowany diamencik, a o tym, czy tak jest, przekonamy się w sobotę. Umar Sy to zawodnik wszechstronny, który jak trzeba potrafi zawalczyć w stójce, ale nie ma również problemu, aby pokulał się w obszarze graplerskim. W swojej ostatniej walce pokazał, że bardzo dobrze schodzi po nogi w celu obalenia i jakby tego było mało, potrafi skutecznie ustabilizować pozycję na ziemi. Tam ewidentnie szuka poddania, natomiast aby utorować sobie drogę do techniki kończącej, nęka swoich rywali mocnymi ciosami. Jeżeli chodzi o stójkę, to jest bardzo mobilny na nogach i miesza ciosy z kopnięciami na każdych wysokościach. Generalnie wydaje się być sprawnym i szybkim gościem, który dodatkowo jest silny. W moich oczach Francuz jest lepszym i bardziej poukładanym zawodnikiem, natomiast Tomasik w swoich walkach tworzy chaos, w którym odnajduje się fenomenalnie. Z pewnością będzie groźny do samego końca pojedynku, bo jednym ciosem może zgasić światło, natomiast Umar po prostu powinien to wygrać. Będzie szybszy, zwinniejszy, bardziej techniczny i powinien mieć lepszą kondycję. Stawiam, że znokautuje swojego rywala maksymalnie do drugiej rundy. Mój typ: Umar Sy przez nokaut w drugiej rundzie. Bohaterami drugiego pojedynku w kategorii średniej będą Albert Odzimkowski oraz Jason Radcliffe. Złoty z Radomia jak do tej pory wszystkie swoje starcia toczył w limicie dywizji półśredniej, natomiast w sobotę zadebiutuje walcząc w kategorii wyżej. Z federacją KSW związał się w 2019 roku i od tamtego momentu stoczył dla niej zaledwie dwa, niestety przegrane pojedynki. Najpierw na KSW 52 został znokautowany przez Michała Michalskiego i potem na KSW 57 Christian Ekerlin wypunktował go na pełnym dystansie. Bez wątpienia sobotni występ będzie dla niego kluczowy, jeżeli myśli jeszcze o bezpiecznej posadzie w szeregach polskiej federacji. Albert Odzimkowski to raczej zawodnik kompletny, ale mimo wszystko najpewniej czuje się w obszarze stójkowym, gdzie walczy w sposób bardzo widowiskowy. Miesza ciosy z kopnięciami na każdych wysokościach i często odwołuje się do łokci czy kolan, bo jego bazową dyscypliną jest Muay Thai. Dzięki niej stał się też bardzo odporny na ciosy, co widzieliśmy wielokrotnie podczas jego pojedynków, kiedy potrafił przyjmować solidne bomby od jego rywali.
Mimo wszystko Albert to też wyśmienity grappler, który potrafi sprowadzić walkę na ziemię na różne sposoby, a w parterze ma szeroki wachlarz technik kończących. W ostatnim czasie bardzo mocno kulała u niego kondycja, a było to spowodowane ciężkim zbijaniem wagi, więc zobaczymy, jak teraz się zaprezentuje w nowej dla niego kategorii. Po drugiej stronie klatki stanie Jason Radcliffe. Brytyjski assassin to już doświadczony wyjadacz, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki, bo rywalizował w takich federacjach jak Cage Warriors i Bellator, a 2 lata temu podpisał kontrakt z KSW. Zadebiutował dla polskiej organizacji na KSW 50, kiedy pokonał Antoniego Chmielewskiego na pełnym dystansie, ale decyzja spotkała się z wieloma różnymi opiniami. Wszelkie wątpliwości co do jego pierwszego występu mógł rozwiać na KSW 59, ale został znokautowany w drugiej rundzie przez Damiana Janikowskiego. Aktualnie w KSW ma rekord 1-1, więc sobotni pojedynek z Albertem zadecyduje, czy jego bilans będzie dodatni czy ujemny. Jason Radcliffe to w klatce typowy stójkowicz, który bardzo często ma mało do powiedzenia, jeżeli wyląduje obalony na plecach. W stójce jest eksplozywny i dynamiczny oraz posiada nokautujący cios, więc na pewno trzeba uważać na każdy ruch z jego strony. Jest raczej kontruderzaczem, który rzadko jako pierwszy inicjuje wymianę, tylko czeka na dogodny moment, aby po snajpersku ustrzelić swojego rywala. W parterze jego umiejętności są średnie, żeby nie powiedzieć słabe, natomiast mimo wszystko dysponuje dobrymi defensywnymi zapasami. Jeżeli uda mu się utrzymać walkę na nogach, to jest dla niego dobrze, ale tak jak powiedziałem, jak zostanie obalony, to za wiele zaoferować nie potrafi. Myślę, że Odzimkowski od początku postawi na mocną pracę grapplingową i będzie chciał za wszelką cenę obalić Radcliffe'a, aby zrobić robotę na ziemi. W stójce szanse powinny być wyrównane i zarówno jeden, jak i drugi ma argumenty, aby znokautować swojego rywala, więc zapasy będą kluczowe. Myślę, że prędzej czy później Złoty obali swojego rywala i zdoła go poddać. Mój typ: Albert Odzimkowski przez poddanie w pierwszej rundzie. W trzecim pojedynku pozostaniemy w kategorii średniej, w której wystąpią Cezary Kęsik oraz Marcin Krakowiak. Popularny czołg z Lublina to mistrz federacji TFL, który miesza starty w tej federacji z występami na galach KSW. Jeszcze niedawno był niepokonany z rekordem 12-0, natomiast na KSW 57 jego nieskazitelny bilans popsuł Abus Magomedow, który poddał go w drugiej rundzie. Ta przegrana zdecydowanie oddaliła go od walki mistrzowskiej, mimo tego, że 2 wcześniejsze starcia na KSW z Kamieniarzem i Iliciem wygrał przed czasem. Już w sobotę będzie miał okazję, aby odbudować swoją pozycję i ponownie wejść na drogę do title shota. Cezary Kęsik to mocny zawodnik w każdej płaszczyźnie, który ma argumenty, aby zarówno znokautować, jak i poddać swojego rywala. W stójce jest dosyć ruchliwy i mobilny na nogach, przy czym trzyma dystans ciosami prostymi, które wzbogaca o kopnięcia na każdych wysokościach. W ostatniej walce z Magomedowem uwidoczniło się kilka błędów w jego grze defensywnej, a mianowicie po zadanym ciosie bardzo często zostawia głowę w miejscu, dlatego staje się łatwym celem. Zdecydowanie musi nad tym popracować przed walką z Krakowiakiem. Mimo wszystko, jak nie stójka, to zawsze może odwołać się do swoich znakomitych zapasów, dzięki którym potrafi łatwo sprowadzić płaszczyznę walki na ziemię. Tam dobrze kontroluje pozycję, zasypuje ciosami swojego rywala i nawet kilkukrotnie w swoich walkach pokazywał, że umie poddać. Do sobotniej walki przystąpi po kontuzji, więc zobaczymy, jaką formę zaprezentuje już za kilka dni. Po drugiej stronie klatki stanie Marcin Krakowiak. Zawodnik z Łodzi trafił do federacji KSW po udziale w programie Tylko Jeden i udanym występie na gali Armia Fight Night, kiedy szybko znokautował Łukasza Stanka. Jego dyspozycja zaimponowała właścicielom polskiej federacji, więc postanowili podpisać z Krakusem kontrakt i zaproponowali mu debiut na KSW 57. Podjął wtedy Kacpra Koziorzemskiego, z którym dali fenomenalny pojedynek, z którego zwycięsko wyszedł łodzianin, poddając rywala w trzeciej rundzie. W drugiej walce został zestawiony z Borysem Borkowskim, z którym wygrał przez niefortunną kontuzję zawodnika z Zielonej Góry. Aktualnie Krakus ma 2-0 w federacji KSW, więc jeżeli w sobotę wygra, stanie się już poważnym graczem w dywizji średniej. Marcin Krakowiak to podobnie jak Czarek Kęsik zawodnik, który daje sobie radę w każdym momencie walki w klatce. W stójce uwielbia chaos, w którym odnajduje się fenomenalnie, a bezpardonowe wymiany ciosów na środku klatki to dla niego woda na młyn. Swoje akcje opiera na ciosach bokserskich, natomiast raz po raz zdarzy się również, że zaatakuje kopnięciem na każdych wysokościach. Jako zawodnik łódzkiego Oktopusa dysponuje również wysokimi umiejętnościami parterowymi, które pozwalają mu w łatwy sposób złapać technikę kończącą. Bez wątpienia jego ulubionym poddaniem jest gilotyna, która już kilka razy wchodziła mu podczas zawodowych pojedynków. Zestawienie Kęsika z Krakowiakiem jest bardzo ciekawe i na papierze bliskie, natomiast ja faworyzuję tutaj zawodnika z Lublina. Moim zdaniem Czarek jest bardziej uzdolnionym technicznie zawodnikiem, który powinien również przeważać siłowo nad Krakusem. To wystarczy, aby lubelski czołg wypunktował swojego rywala na pełnym dystansie. Mój typ: Cezary Kęsik przez decyzję sędziowską.
W następnej walce wystąpią panie Karolina Owczarz oraz Sylwia Juśkiewicz, które skonfrontują się w catchweightie do 56 kg. Zawodniczka WCA trafiła do Federacji KSW w 2018 roku i od tamtego momentu stoczyła 5 pojedynków, z czego 4 udało jej się wygrać. Jedyną porażkę zanotowała z Justyną Chabą na gali z numerem 56, z którą przegrała po decyzji sędziowskiej. Odbudowała się po tej przegranej na KSW 61 w Gdańsku w starciu z Moniką Kucinić, którą zdołała wypunktować na pełnym dystansie. Zdecydowanie sobotnia wygrana nad Sylwią pozwoli jej rozwinąć swoją karierę w kierunku potencjalnej walki o tytuł. Stylem bazowym Karoliny Owczarz jest boks, natomiast Polka dużo częściej woli rozwiązywać wszelkie akcje w klatce, sprowadzając walkę do parteru. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze porusza się w obszarze grapplerskim, ponieważ potrafi poddać, umie skontrolować i nie stroni także od mocnego ground and pound. Ofensywa stójkowa w jej wykonaniu stoi na dosyć solidnym poziomie, natomiast w defensywie wciąż popełnia trochę błędów. W ostatniej walce jej rywalka Monika Kucinić regularnie trafiała ją ciosami prostymi, a Karola zamiast orbitować cofała się w linii prostej na siatkę. Oczywiście po chwili kontrowała obaleniem, natomiast z mocniejszą zawodniczką w zapasach tak łatwo nie będzie. Mimo wszystko Karolina Owczarz to bardzo mocna zawodniczka jak na kategorię kobiet w KSW, która ma papiery, aby kiedyś zostać jej mistrzynią. Po drugiej stronie klatki stanie Sylwia Juśkiewicz. Zawodniczka z Łodzi jest dużo bardziej doświadczona od swojej rywalki, ponieważ ma stoczone aż 15 zawodowych pojedynków. Do KSW trafiła przy okazji gali 55, gdzie nieudanie zadebiutowała naprzeciwko Karoliny Wójcik, z którą przegrała na punkty. Wstydu nie było, bo całkiem dobrze prezentowała się przez pełne 3 rundy, natomiast tamtego dnia jej rywalka po prostu była lepsza. W sobotę będzie mogła odbudować swój rekord w polskiej federacji przed własną łódzką publicznością. Sylwia Juśkiewicz to w głównej mierze zawodniczka stójkowa, która mimo wszystko odnajduje się też w innych płaszczyznach walki w klatce. W szermierce na kopnięcia i pięści walczy w sposób typowo kickbokserski, stosując klasyczne akcje ręka-noga oraz odwołuje się do sporej ilości low kicków. W swoim arsenale ma również łokcie i kolana, więc stosuje pełen wachlarz dostępnych uderzeń w stójce. Ma mocne ciosy, ale tego kosztem jest ich szybkość. Oczywiście uderzenia Sylwii nie są wolne, ale mogłyby być szybsze, bo na przykład Karolina Wójcik zdecydowanie wyprzedzała zawodniczkę z Łodzi. Jako pierwsza bardzo rzadko wędruje po obalenie, ale w parterze też mimo wszystko prezentuje się całkiem solidnie. Wydaje mi się, że wymiany stójkowe zdecydowanie będą pod dyktando Sylwii, natomiast kulanki w parterze będą domeną Karoliny. Kluczowa okaże się płaszczyzna zapaśnicza, która podejrzewam, że będzie lepszą stroną Owczarz. Myślę, że stójkę przegra, natomiast będzie skutecznie punktować pracą na siatce oraz obaleniami i dowiedzie decyzję sędziowską. Mój typ: Karolina Owczarz przez decyzję sędziowską. Lecimy dalej do świetnego pojedynku w kategorii półśredniej, którego bohaterami będą Michał Pietrzak oraz Szamil Musajew. Trenujący na co dzień w Czerwonym Smoku zgniatacz bez taryfy ulgowej wszedł do Federacji KSW, ponieważ już w debiucie podjął Roberto Soldicia. Pomimo tego, że wziął ten pojedynek na kilka dni przed galą, przewalczył cały dystans z Robocopem i mało tego, poważnie mu się postawił. Na KSW 53 już z pełnym obozem treningowym szybko znokautował Kamila Szymuszowskiego i 6 gal później wypunktował Krystiana Kaszubowskiego. Ma mocną pozycję w kategorii półśredniej w KSW, więc podejrzewam, że potencjalna sobotnia wygrana zapewni mu walkę o tytuł. Michał Pietrzak to przede wszystkim bardzo dobry zapaśnik, ponieważ to właśnie od zapasów zaczynał swoją przygodę ze sportami walki. Wyciągnął z nich piekielną siłę, która w połączeniu z techniką sprawia, że jego rywale mają problem, żeby spod niego wstać lub wyrwać się z uścisku. W parterze stawia raczej na piekielnie ciasną kontrolę i obijanie swojego rywala ciosami niż próbowanie założenia techniki kończącej kosztem oddania pozycji. Mimo wszystko w walce z Szymuszowskim pokazał, że stójka to też jego mocna strona, bo znokautował go w zaledwie minutę. Z kolei w pojedynku z Soldiciem zaprezentował twardą banię i szczękę z granitu, bo przyjął wiele potencjalnie nokautujących bomb, po których cały czas stał. To są atuty idealnego zawodnika MMA, więc wielki sukces Michała Pietrzaka na arenie międzynarodowej jest tylko kwestią czasu. Po drugiej stronie klatki stanie Szamil Musajew. Cichy zabójca z Dagestanu to prawdziwe odkrycie roku 2019, ponieważ to właśnie wtedy zadebiutował na gali KSW w Polsce. Najpierw rozprawił się z Hubertem Szymajdą w 4 minuty, potem z Grzegorzem Szulakowskim w nieco ponad minutę i ostatnio na KSW 58 wypunktował Urosa Jurisicia. Cały czas pozostaje niepokonany z 15 zwycięstwami na koncie, więc z pewnością w sobotę będzie chciał wygrać, aby zachować czyste konto. Szamil Musajew to typowy adept dagestańskiej szkoły zapasów, który posiada również smykałkę do walki w stójce. Na nogach walczy nieobliczalnie, bo tu wyrzuci obrotowym backfistem zaraz kopnięciem po obrocie, aby za jakiś czas zaatakować kolanem z wyskoku.
Ta ekwilibrystyka łączy się z jego timingiem oraz wyśmienitą czutką, więc trzeba na niego uważać w każdym momencie walki w stójce. Tak jak wspomniałem, jest też wyśmienitym zapaśnikiem, jak przystało na Dagestańczyka, który z łatwością potrafi sprowadzić walkę na ziemię. Wstanie spod niego to nie lada wyczyn, bo ma niesamowicie ciasną kontrolę i do tego nęka swoich rywali brutalnymi łokciami i ciosami z góry. Zestawienie Michała Pietrzaka z Szamilem Musajewem jest dla mnie problematyczne do typowania, ponieważ widzę argumenty na zwycięstwo zarówno jednego, jak i drugiego. Równie dobrze mógłbym rzucić monetą i nieważne na kogo by wypadło, byłoby ok, bo tak bliski jest ten pojedynek. W stójce zapewne minimalnie będzie przeważać Szamil, natomiast w obszarze grapplerskim nie byłbym taki pewien, czy to właśnie zgniatacz nie będzie lepszy. Szczerze mówiąc, skończenia przed czasem się nie spodziewam, tylko myślę, że zobaczymy 15-minutową wojnę i decyzję na igły. Coś mi mówi, że zwycięsko wyjdzie z tego starcia Michał Pietrzak dzięki dobrej pracy zapaśniczej. Mimo wszystko bierzcie ten typ z przymrużeniem oka, bo tak jak mówię, jest to najtrudniejszy do typowania pojedynek z najbliższej gali. Mój typ Michał Pietrzak przez decyzję sędziowską. W następnym pojedynku w kategorii piórkowej wystąpi dwóch prospektów młodego pokolenia, Robert Truchała oraz Patryk Kaczmarczyk. Zawodnik grapplingu Kraków jak do tej pory nie zaznał jeszcze zawodowej porażki i aż pięciokrotnie wychodził z klatki jako wygrany. Do federacji KSW trafił rok temu i zadebiutował na gali z numerem 56, kiedy szybciutko rozprawił się z Michałem Dominem, poddając go balachom. Tą samą techniką skończył Daniela Barżanta już dwie gale później, tyle że tym razem dokonał tego w trzeciej rundzie. Po tych imponujących występach od razu został okrzyknięty mianem prospekta i bez wątpienia potencjalna sobotnia wygrana otworzy mu drzwi do dużych pojedynków. Robert Truchała to prawdziwy parterowy specjalista, który z walki na walkę bardzo mocno progresuje, jeżeli chodzi o poczynania stójkowe. Jest dosyć wysoki i ma dobry zasięg ramion jak na tą kategorię wagową, a to daje mu potencjał, aby trzymać dystans długimi ciosami prostymi. Całkiem przyzwoitą robotę robi kopnięciami różnej maści, którymi rzuca na każdych wysokościach i mowa tutaj o klasycznych okrężnych, jak i tych po obrocie. Największe spustoszenie robi jednak swoimi zapasami i parterem, bo potrafi do jednej bramki ograć swojego rywala, tłamsząc go właśnie w tym obszarze. Stosuje ciasną kontrolę, natomiast jego głównym celem jest dojście do takiej pozycji, z której mógłby poszukać poddania. Robi to bardzo dobrze, o czym świadczą aż 3 skończenia w parterze na 5 wygranych pojedynków. Należy pamiętać, że Robert ma dopiero 23 lata, więc sporo przed nim, a już jest bardzo dobrym zawodnikiem. Po drugiej stronie klatki stanie Patryk Kaczmarczyk. Zawodnik z Radomia, podobnie jak Robert, jest niepokonany na zawodowej arenie, tyle że Patryk do tej pory zwyciężył aż 7-krotnie. W drodze do podpisania kontraktu z KSW pokonywał takich zawodników jak Hubert Sulewski, Adrian Kempa czy Edgar Davalos, więc od początku nie miał łatwych zadań. Dla największej polskiej federacji zadebiutował na KSW 60 w walce z Michałem Sobiechem, którego udało mu się wypunktować na pełnym dystansie. Już w sobotę skonfrontuje się z Robertem Ruchałą, z którym raz na zawsze będzie mógł sobie wyjaśnić, który z nich jest lepszy. Patryk Kaczmarczyk pomimo swojego wieku już jest zawodnikiem kompletnym, który bardzo dobrze odnajduje się w każdej płaszczyźnie walki w klatce. Każdy pojedynek z jego udziałem jest widowiskowy, ponieważ stójka, którą prezentuje, jest ekwilibrystyczna i bogata w zaawansowane kombinacje złożone z ciosów i kopnięć. Miesza pozycję z klasycznej na odwrotną, dobrze porusza się na nogach i miesza płaszczyzny z korpusu na głowę, więc to wszystko wygląda fajnie w obrazku. W parterze i w obszarze zapaśniczym też odnajduje się bardzo dobrze, bo potrafi płynnie przechodzić pozycję i zasypuje swojego rywala brutalnymi ciosami z góry. W walce z Adrianem Kempą udało mu się go nawet poddać, a to już świadczy, że ma naprawdę solidne umiejętności parterowe. W pojedynku Ruchały z Kaczmarczykiem faworyta widzę w postaci Radomianina, który w mojej opinii jest bardziej przekrojowym zawodnikiem. Podejrzewam, że zobaczymy decyzję, która będzie dosyć bliska, natomiast ostatecznie powędruje na konto Patryka dzięki dobrej pracy w stójce. Mój typ Patryk Kaczmarczyk przez decyzję sędziowską. Następna walka została zakontraktowana w limicie kategorii piórkowej, a jej bohaterami będą Filip Pejić oraz Daniel Rutkowski. Chorwacki Nitro to już doświadczony wyjadacz europejskich klatek, ponieważ rywalizuje w tym sporcie na poziomie zawodowym od roku 2011. Do KSW trafił dopiero 2 lata temu, przy okazji gali w Lublinie z numerem 48, kiedy znokautował Filipa Wolańskiego w drugiej rundzie. Od tamtej walki 3 razy przegrał i tylko raz udało mu się zwyciężyć, ale mierzył się z takimi kozakami jak Torres, Szymański czy Parnas, więc nie ma wstydu. Jeżeli w sobotę ponownie przegra, to jego sytuacja w kategorii piórkowej stanie się bardzo słaba. Filip Pejić to przede wszystkim stójkowy snajper, który czeka na odpowiedni moment, aby wystrzelić nokautującym ciosem. Najczęściej stara się walczyć z kontry, natomiast nieraz szybko zmienia tempo i to on staje się stroną atakującą.
Generalnie jest fanem chaosu w klatce i lubi wchodzić w bezpardonowe wymiany ciosów na środku klatki, bo czuje się w nich bardzo dobrze. Łączy ciosy z kopnięciami na każdych wysokościach, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo właśnie kopnięciami wiele razy kończył swoje pojedynki. W płaszczyźnie zapaśniczej prezentuje dobrą obronę przed obaleniami, ale sam potrafi również zainicjować wejście w nogi w celu sprowadzenia walki na ziemię. W parterze całkiem dobrze dawał sobie radę chociażby w starciach z Szymańskim czy Parnasem, więc tam też potrafi coś działać. Po drugiej stronie klatki stanie Daniel Rutkowski. Radomianin to podwójny mistrz Federacji FEN i Babylon MMA, który postanowił popchnąć swoją karierę do przodu i podpisał kontrakt z organizacją KSW. Podczas swojej zawodowej drogi pokonywał takich zawodników jak Łukasz Rajewski, Damian Zorczykowski czy Adrian Zieliński, więc solidnych fighterów na polskim rynku. Nie ulega jednak wątpliwości, że sobotnia walka z Peiciem to będzie najprawdopodobniej najtrudniejszy sprawdzian w jego dotychczasowej karierze. Daniel Rutkowski to wyśmienity zapaśnik, który dzięki walkom bokserskim w znaczny sposób poprawił swoje umiejętności stójkowe. Stał się zawodnikiem dużo bardziej mobilnym na nogach, który operuje kiwkami i balansem ciała oraz oczywiście poprawił technikę ciosów bokserskich. Stójka stójką, ale Daniel naturalnie ma wpisane do DNA, że jest zapaśnikiem i jak może, to po prostu stara się tego wykorzystywać. Potrafi sprowadzać walkę do parteru na wszelakie sposoby i wyśmienicie tłamsi swoich rywali, odbierając im ochotę na dalszą walkę. Rzadko kiedy wygrywa przez poddania lub nokauty, ale jest prawdziwym mistrzem decyzji i potrafi dominować swoich rywali na pełnym dystansie. Podejrzewam, że w sobotę również w jego walce z Peiciem zobaczymy pełne 3 rundy, po których zwycięsko wyjdzie właśnie Rutek. Jest zawodnikiem lepszym w obszarze grapplerskim i podejrzewam, że właśnie taką ścieżkę obierze w drodze do zwycięstwa. Mój typ: Daniel Rutkowski przez decyzję sędziowską. Czas na egzotyczny co-main event w kategorii Open pomiędzy Mariuszem Pudzianowskim a senegalskim Bombardierem. Popularny Pudzian to już żywa legenda polskiego MMA, którego kariera niestety powoli nieubłagalnie dobiega końca. Mimo wszystko aktualnie jest na fali 3 wygranych z rzędu, które zanotował z Erko Yunem, Nikolą Milanowiciem oraz ostatnio Łukaszem Jurkowskim. Jak widać, nie są to rywale z najwyższej sportowej europejskiej półki, natomiast Pudzian już swoje zrobił i to, że bierze kasowe walki, to naturalne i zrozumiałe. Już w sobotę stoczy bardzo oryginalny pojedynek z mistrzem senegalskich zapasów. Mariusz Pudzianowski nigdy nie wyróżniał się nadzwyczajną techniką czy kondycją, natomiast ciężką pracą zawsze starał się nadrabiać swoje niedoskonałości. Przeobrażył się ze strongmana, który ledwo dyszał po minucie walki, w pełnoprawnego zawodnika MMA, który potrafi podziałać w każdej płaszczyźnie walki w klatce. Jego piekielna siła predysponuje go do akcji zapaśniczych i faktycznie Pudzian, jak się rozpędzi, to nie ma mocnych i łatwo sprowadza walkę do parteru. Tam stosuje bardzo ciasną kontrolę i rozbija swoich przeciwników ciosami, natomiast w defensywie często łatwo wpada w poddania. Potwierdzeniem tych słów jest statystyka i fakt, że na 7 przegranych pojedynków aż 4-krotnie był kończony właśnie poddaniami. W stójce bardzo chętnie rozpoczyna akcję mocnymi low kickami, po których rusza szarżą cepów podobnych do tych, którymi zdjął m.in. Holesa Gracie. Pudzian pomimo swojego wieku cały czas zaskakuje swoją formą w klatce i w ostatniej walce z Jurasem przewalczył prawie 2,5 rundy w całkiem dobrym tempie. Po drugiej stronie klatki stanie Serine Ousmane Dia. Bombardier to mistrz senegalskich zapasów, który zakończył karierę w swoim bazowym sporcie na rzecz rywalizowania w formule MMA. Jak do tej pory stoczył 2 wygrane pojedynki, natomiast jego rywale pozostawiali wiele do życzenia, więc na dobrą sprawę nic o nim nie wiemy. Po raz pierwszy miał zawalczyć z Pudzianem w marcu, ale niefortunna kontuzja w dniu gali sprawiła, że finał ich konfrontacji zobaczymy dopiero w najbliższą sobotę. Senegalski Bombardier oczywiście najgroźniejszy będzie w klinczu, ponieważ ma doświadczenie zapaśnicze i dysponuje fenomenalnymi warunkami fizycznymi. Mierzy 2 metry wzrostu i podejrzewam, że w sobotę będzie ważył grubo ponad 140 kg, więc będzie zdecydowanie większy od Pudziana. Panowie zresztą mogli wymienić już spojrzenia na ważeniu przed galą KSW 59, gdzie miało dojść do ich wspólnego pojedynku i Bombardier to był przy Mariuszu kolos. Jego zapaśnicze wejścia są dosyć dynamiczne i jeżeli je sfinalizuje, to faktycznie jak się uwali cielskiem na swojego rywala, to może być już po wszystkim. Rzecz w tym, że każda walka zaczyna się od stójki, a w tej płaszczyźnie Bombardier prezentuje się beznadziejnie. Jest wolny i jego ciosy praktycznie siły nie mają, więc jeżeli szybko nie skróci dystansu, to raczej większych sukcesów nie odniesie. Mój typ co do walki Pudziana z Bombardierem nie zmieni się względem tego, który zaprezentowałem wam w marcu przed KSW 59. Moim zdaniem Mariusz będzie szukał swojej szansy w stójce i szybko upoluje swojego rywala jakimś cepem, po którym dokończy sprawę ciosami w parterze. Oczywiście jeżeli Bombardierowi uda się położyć Pudziana na plecach, to Polak będzie w dużych tarapatach, ale tym razem myślę, że Mario będzie skutecznie unikał zwarcia. Mój typ: Mariusz Pudzianowski przez nokaut w pierwszej rundzie.
Lecimy z walką wieczoru i mistrzowskim pojedynkiem w kategorii koguciej pomiędzy czempionem Sebastianem Przybyszem a pretendentem Bruno dos Santosem. Droga Sebicia do zdobycia mistrzowskiego pasa Federacji KSW z pewnością może być inspiracją dla wielu zawodników młodego pokolenia. Zadebiutował dla największej polskiej federacji 3 lata temu na gali w rodzimym Trójmieście, gdzie podjął Dawida Gralkę i jako wyraźny underdog znokautował go w niecałe 2 minuty. W drugiej walce przegrał przez decyzję z Raciciem, natomiast następne starcia z Barbu, Krusiciem i Wikłaczem zdecydowanie wygrał. Dzięki tym zwycięstwom wywalczył sobie rewanż z Antunem, z którym dał fenomenalny pojedynek na KSW 59, ostatecznie zdobywając tytuł po decyzji sędziowskiej. W sobotę stoczy swoją pierwszą obronę mistrzowskiego pasa, która według wielu jest trudniejsza niż samo zdobycie tego trofeum. Sebastian Przybysz to zawodnik wszechstronny, który fenomenalnie odnajduje się w każdej płaszczyźnie walki w klatce. Oczywiście najlepiej prezentuje się w obszarze stójkowym, gdzie jego poczynania ogląda się z wielką przyjemnością, bo nie unika ostrych wymian na środku klatki. Bazuje na kiwkach, zwodach oraz balansie ciała, a to w połączeniu z jego mobilnością sprawia, że Sebicz w klatce łatwo unika ciosów swoich rywali, po czym sam kontruje. Jeżeli nawet dostanie mocną bombę, to potrafi przetrwać kryzys, co zaprezentował chociażby w trzeciej rundzie walki z Raciciem, gdzie został posłany na dechy, ale szybko wrócił do siebie. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy poczynił również bardzo duże postępy w obszarze zapaśniczym, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. To samo tyczy się parteru, a potwierdzeniem tych słów są jego walki z Wikłaczem oraz wspomnianym już Raciciem, czyli znakomitymi grapplerami. Seba ma dopiero 28 lat, a jego poziom sportowy już jest bardzo wysoki, więc za kilka lat naprawdę może dokonać czegoś wielkiego. Po drugiej stronie klatki stanie Bruno dos Santos. Brazylijczyk trafił do Federacji KSW pod koniec roku 2020 i zadebiutował w walce z Antunem Raciciem, którą przyjął kilkanaście dni przed galą. Nie miał pełnego obozu przygotowawczego, a i tak dał radę wyrwać Chorwatowi 2 rundy na kartach punktowych, lecz ostatecznie przegrał. Do walki na KSW 62 z Pawłem Polityło przystąpił po pełnym kampie treningowym i zaprezentował się jeszcze lepiej niż w walce z Raciciem i wygrał na punkty. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miano pierwszego pretendenta i już w sobotę będzie miał okazję, aby zabrać pas ze sobą do Brazylii. Bruno dos Santos to bardzo sprawny zawodnik w obszarze grapplingowym, który dysponuje fenomenalnymi warunkami fizycznymi jak na kategorię kogucią. Co prawda jest tego samego wzrostu co Przybysz, ale ma zdecydowanie lepszy zasięg ramion, przy czym zawsze jest dobrze przygotowany siłowo. Potrafi sprawnie obalić swojego rywala do parteru, gdzie ma ciasną kontrolę, brutalnie rozbija ciosami i w ostatecznym rozrachunku szuka poddania. Na 10 wygranych walk aż 5-krotnie poddawał swoich oponentów, więc w tym aspekcie ma 50% skuteczności. W stójce najczęściej operuje ciosami prostymi, które bardzo chętnie wzbogaca o kopnięcia na każdych wysokościach. Ma dosyć szybkie i mocne high kicki z zakrocznej nogi, które mogą zrobić wrażenie, więc z pewnością trzeba na nie uważać. Zestawienie Przybysza z Santosem jest mega ciekawe, głównie dlatego, że mamy pewność, że nudy nie będzie, bo obaj prezentują widowiskowy styl walki w klatce. W stójce przewagę powinien mieć Sebicz, a w obszarze grapplerskim szanse powinny być dosyć wyrównane. Wydaje mi się również, że Seba będzie w stanie przewalczyć pełne 5 rund w lepszym tempie, którego Brazylijczyk może pod koniec nie dotrzymać. Z tego względu stawiam na Polaka, który obroni swój tytuł na pełnym dystansie. Mój typ: Sebastian Przybysz przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki z sobotniej łódzkiej gali KSW 64. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tego wydarzenia. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.